Witamy w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Wydział Kontroli Magda Jamroz. Dzień dobry, pani Rafał Stępniak. Dzwonię w sprawie MZDIM-u, bo państwo zajmowaliście się nieprawidłowościami w MZDIM-ie, tak? Tak, tak. No właśnie, a pani jest w temacie dobrze poinformowana? Jestem naczelnikiem wydziału, mam nadzieję, no właśnie, tak. Bo wie pani co, dzwoniłem do pani Niny Grzybek i trochę mi rzuciła słuchawką, bo tak nie wiem, bo tak po tej rozmowie to tak chyba niepewnie to zrobiliście. Ja bym chciał wam podpowiedzieć może, jak zajmujecie się MZDIM-em jeszcze w jednym temacie, jakby pani miała ochotę skontrolować ZDIM, bo to jest temat skończony czy jeszcze dalej w toku? Temat jest generalnie skończony, bo są wydane zalecenia pokontrolne przez pana prezydenta. Jeżeli ma pan taką informację, tak, na temat nieprawidłowości, tak? Niepokój, dokładnie. Nie, to nie niepokój. Ma pan prawo złożyć do urzędu albo w formie elektronicznej, albo w formie pisemnej taką informację. Osobiście również do protokołu. Będziemy traktować jako skargę, tak? Tak, osobiście do protokołu by mnie interesowało, to u państwa, tak? Może pan u mnie, tak, tak, tak. Aha, dobrze, to już będę wiedział. A jeszcze mam takie pytanie, a co się stało z tymi ludźmi, którzy byli poddani tej kontroli i wyszły w nich te nieprawidłowości? Bo to wyszły w ludziach nieprawidłowości, tak? Nie rozumiem pytania, co się stało z tymi ludźmi. No, bo oni są nieprawidłowi, tak? Zalecenia są takie, żeby wprowadzić zmiany organizacyjne, wzmocnić nadzór. No myślę, że tu procedury, jakieś wzmocnienie nadzoru nad procedurami wystarczy w tym przypadku. No, ale co z tymi ludźmi, bo wykazaliście im nieprawidłowość, dostali jakieś zalecenia? Tak, oczywiście, no, te zalecenia są opublikowane na stronie internetowej BIP-u w Jaworznie. Ale chodzi konkretnie, nie, prawdopodobnie daliście ogólne zalecenia, ale mi chodzi konkretnym jednostkom. Zalecenia są dla jednostki, konkretnej. Dla konkretnej jednostki. Kto nam u was wyszedł najbardziej nieodpowiedzialnie? Nie mogę panu podać takich informacji, ale kto wyszedł najbardziej nieodpowiedzialnie. Kontrola była ogólnie przeprowadzona, tylko standardowa kontrola, którą przeprowadzam. Dobrze, ale wyszły jednostki nieodpowiedzialne i albo raz była nieodpowiedzialna taka jednostka, albo ta jednostka, wykazaliście mu 5 nieprawidłowości, czyli 5 nieodpowiedzialności w pracy, tak? Proszę mi pomóc zrozumieć słowo jednostka. Mówi pan o człowieku. Jako o jednostce organizacyjnej. Nie, 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 już mówię. Mówię o człowieku. Jednostka, mówię o człowieku. Człowiek, człowiek. Nad działalnością MZDIM-u ma dyrektor tej placówki. Wyszło u niego najwięcej nieprawidłowości. Nadzór nad prawidłowością działań, nad całym działaniem jednostki organizacyjnej ma jej dyrektor, kierownik. Czyli on był najbardziej nieodpowiedzialny? Tak mogę rozumieć? Dobrze mówię, że on był najbardziej nieodpowiedzialny z wszystkich pracowników. To jest pana zdanie. A pani? No, ja mogę mieć inne zdanie w tym. To dobrze, no to kto na przykład? Ale personalnie nie jestem w stanie panu wymienić takich. Ale jak to? Przecież po kontroli to już się wie, z kim się rozmawiało i się wie nazwiska. Nie, proszę pana. Tak, no ale... Zalecenia pokontrolne są formułowane do kierownika jednostki, który ma nadzór nad pracownikami, tak? I jego rolą, jego zadaniem jest tak poprowadzić teraz działalność tej jednostki, żeby te nieprawidłowości, nieuchybienia, które stwierdzono w trakcie kontroli, nie tylko naszej, ale każdej innej kontroli, jaka przychodzi do jednostki sektora finansów publicznych, żeby nigdy do powtórzenia tych nieprawidłowości nie doszło. Takie zalecenia otrzymał pan dyrektor? Z MZDIM-u. Tak, no. No to właśnie, czyli nazwisko tego pana bym poprosił. Tego najbardziej nieodpowiedzialnego. Dyrektora MZDIM-u jest pan Bednarek. Bednarek. Ale ja tutaj słyszałem o panu Bednarku niezbyt przychylne słowa jako o dyrektorze MZDIM-u. No, ale w tym temacie, no... Z całym szacunkiem, ale no nie mogę się na to wypowiadać. Ale przecież ten pan pracuje ciągle w MZDIM-ie. Ciągle i ludzie się skarżą. Ja nie jestem od podejmowania decyzji personalnych, proszę pana. Ja rozumiem, ale ile trzeba wykazać człowiekowi nieprawidłowości, żeby go zwolnić z pracy? Może tak, cokolwiek z nim zrobić. Badacie takie rzeczy? Wydział Kontroli Wewnętrznej nie decyduje o personalnych roszadach, że tak powiem, w jednostkach. Ani w urzędzie, ani w jednostkach takiej kompetencji nie mamy i mieć nigdy nie będziemy. Ludzi sprawdzacie. Mi się wydaje, że to sprawdzacie ludzi w pracy, pana, tak? Wydział Kontroli Wewnętrznej, tak? I audytu nie ma w swoich kompetencjach decydowania o personalnych zmianach. Ja to rozumiem. Zalecenia dajecie. Zalecenia, co zrobić z tym pracownikiem, zalecenia, tak? Nie dotyczą personalnych zmian w jednostce. Jeżeli dyrektor stwierdzi, że takowe musi w jakiejkolwiek jednostce, aha, podkreślę,
Jeżeli dyrektor jednostki stwierdzi, że takie decyzje powinien podjąć, to je podejmuje, ale absolutnie Wydział Kontroli nie ma takich kompetencji, żeby proponować jakiekolwiek, żeby kogoś zwolnić, kogoś przyjąć, kogoś przesunąć. To jest kompetencji dyrektora jednostki. On jest za to odpowiedzialny i on bierze na siebie tą odpowiedzialność za ewentualne braki, niestosowanie działań naprawczych. Tak? No ale to przecież stosujecie do niego, jak on wyszedł najbardziej nieodpowiedzialnie przecież. To on teraz to ma naprawiać, ten nieodpowiedzialny? Proszę pana... Chciałem to zrozumieć, bo pan Bednarek wyszedł wam, że jest wyjątkowo nieodpowiedzialny w stosunku do innych pracowników. Pan Bednarek nie wyszedł nam, że jest wyjątkowo nieodpowiedzialny. Nigdzie takiego słowa pan nie przeczyta i nie usłyszy. Czyli nieodpowiedzialny wystarczy. Bednarek. To dotyczy pan... osób. Osoby to zrobiły innym osobom. Proszę pana, to dyrektor jednostki decyduje, jakie wprowadzi zmiany organizacyjne. Ale on wyszedł, ja rozumiem. Jakie wprowadzi mechanizmy kontrolne. Ja rozumiem. Nie Wydział Kontroli Wewnętrznej Audytu. Więc ale ja nie mogę panu udzielić informacji. Nie o to pytam, bo pani powiedziała, że wyjątkowo nieodpowiedzialny nie był na pewno. Czy był nieodpowiedzialny może? Nieprawidłowości. Nieodpowiedzialność w kategoriach, chwileczkę, w kategoriach ja odpowiedzialności. Pani, no próbuje pan, żebym panu odpowiedziała na w kategoriach pytanie, odpowiedzialności. Ja nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam takich kompetencji. Ma pani. Nie mam. Pana dyrektora Bednarka może ocenić jego bezpośredni przełożony. Nie ja. A to jak się nazywa coś, jeżeli wychodzi w dokumentach tak zwana nieprawidłowość? To co się mówi o tym człowieku? Jak go można nazwać teraz? Nieodpowiedzialny w pracy, tak? Czy jak inaczej? Wie pan co, wszystko zależy od tego, jakie są to rodzaje nieprawidłowości. Jakiekolwiek. Jedna nieprawidłowość u człowieka zaobserwowana nazywa się nieodpowiedzialnością w pracy w tym momencie. Bo inny by tego nie zrobił, bo inny jest odpowiedzialny, tak? Odpowiedzialność, nieodpowiedzialność. Dobrze myślę? Nie, za daleko posunięte. To jest uproszczone, Odpowiedzialność człowieka za swoje czyny. Ale to jest odpowiedzialność przecież. To jest łatwe. Czy człowiek jest odpowiedzialny swojej pracy? Czy pan Bednarek był odpowiedzialny swojej pracy? Wam wyszło, że nie. Jest osobą, która pełni nadzór nad działalnością MZDIM-u. Czy odpowiedzialnie pełni? Jak wam wyszło? Czy odpowiedzialnie pełnił? Proszę pana, ja nie oceniam, czy pełni odpowiedzialnie, czy nie. Oceniam, ale nie, zrobiła pani to. Właśnie pani wykazała nieodpowiedzialność ludziom. No tak. Znalazła pani w tych jednostkach te dokumenty, które z nimi wyszło coś nie tak, a je robili ludzie. Ci nieodpowiedzialni zrobili takie, bo kontrola mogłaby przejść taka, że pracownicy MZDM-u są w zerowi. Mogło tak wyjść? Mogło. Tutaj wyszło, że są nieodpowiedzialni niektórzy. Czy to ma sens dla pani? Nieodpowiedzialność pracy. Właściwie powinniście ich pociągnąć z marszu do odpowiedzialności, tak? To jest paragraf na to. To jest waszym obowiązkiem, iść pociągnąć do odpowiedzialności. To jest pani obowiązkiem pokontrolnym, tak. Teraz jakby pani tego nie zrobiła, to pani odpowiada za nieodpowiedzialność swojej pracy, bo każdy urzędnik, jeżeli zauważy nieodpowiedzialnego pracownika, ma donieść. Pani musi donieść na pana Bednarka i innych pracowników, których pani zaobserwowała, tak, bo to są zmienione nazwiska, to są dokumenty podpisane przez tych ludzi, tak, więc ci ludzie na stół do odpowiedzialności tak zwanej karnej mają iść. Tak to rozumiem chyba, tak? Bo w innym przypadku to pani działalność by była nieodpowiedzialna. Dobrze myślę? Ma to sens? Ma pan prawo tak uważać. Ale ja się pytam, czy to dla pani ma sens? To dla pani ma mieć sens, bo dla mnie ma. Podjąć dodatkowe działanie pani teraz musi w związku z prowadzonymi przez siebie obowiązkami, czyli artykuł 2.3.1 KK na tych ludzi trzeba teraz zastosować. Musi pani to zrobić, to jest kolej rzeczy w pani pracy, w tym zawodzie, w tym systemie, według tej reguł gry. No zgodziła się pani grać w tę grę, tak? Na paragrafy, na artykuły, na kontrole wewnętrzne i znajduje pani człowieka nieodpowiedzialnego i teraz zwyczajnie pani to zaobserwowała, ma pani dokumenty na to, że on jest nieodpowiedzialny i teraz idzie pani do prokuratora i mówi, tak? Wykazała mnie odpowiedzialność pracownika, róbcie coś z tym, tak? No bo to są szkody. Ja mówię, no inaczej miasto funkcjonuje, jak są odpowiedzialni ludzie, a inaczej miasto funkcjonuje, jak są nieodpowiedzialni, no. To tak to działa. Takie są zasady gry. Ma to sens? Ma pan prawo tak uważać. Ale ja się pytam, czy to ma sens, bo pani podejmuje działanie. Ja jestem... Nie czuję się w obowiązku oceniać tego, co pan teraz powiedział. Ale to ma pani obowiązek podnosić... Ma pani podnosić kwalifikacje zawodowe, czyli też uczyć się ode mnie.
dosłownie, uczymy się od samych siebie, tak? Ja się uczę od pani, bo zdobywam informacje, a pani ode mnie. Ja daję pani instrukcję, co zrobić w tym systemie, żeby panią mnie oskarżyć, bo ja na przykład, niech pani sobie wyobrazi, że na przykład ja teraz, jakby pani nie podjęła akcji, to ja panią, mogę panią spokojnie oskarżyć o to, że pani nie podjęła żadnych akcji, naprawdę. W tym się... Ja nie mówię, że to zrobię, nie mówię, że to zrobię, ale każdy może to zrobić, pani teraz. Zwyczajnie, bo... Bardzo proszę pana, poddam się takiej weryfikacji, jeżeli ktoś stwierdzi, że postąpiłam niezgodnie z przepisami albo nadużyłam swoich uprawnień. Nie, dopełnia, nie, to jest tak zwane niedopełnienie obowiązku. Nie, to się wtedy nazywa niedopełnienie obowiązku przez panią, bo jak mówię, no co jest pani obowiązkiem? Donieść na swojego kolegę w pracy, zwyczajnie. Na nieodpowiedzialnego do prokuratury. To jest nieodpowiedzialność, czyli przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków służbowych. Zawalił dokumenty, naraził państwo, miasto na straty. Ten człowiek na stanowisku dyrektora. I teraz się coś robi z tym człowiekiem, tak. Taki system, no i żyjemy w takim systemie, widzi pani. Musi pani to zrobić. No mówię pani, że jak ja bym pani teraz na przykład wytoczył nawet i proces cywilny, jakikolwiek, to pani by to przegrała ze mną raz, dwa. Więc ja mówię, podpowiadam... Ale nie chce pan, nie robię tego pani, nie. Spokojnie. Ja tylko mówię, że może się znaleźć ktoś, kto pani taki numer wywinie i zrobi pani proces za to, że... Liczę się z tym, jeżeli ktoś to zrobi. Nie, bo to już jest za późno, wie pani, bo pani wtedy już przegrywa. Ja mówię, teraz niech pani to zrobi. Porozmawiać z prezydentem, może tak, proszę porozmawiać z prezydentem, że dzwonił Rafał Stępniak, zasugerował pewne działanie w związku z ZDIM-em. Proszę bardzo. I zobaczymy, co zrobić pan prezydent. Pan prezydent też musi podjąć to działanie w związku z tym. To nie jest kolesiostwo. To nie jest tak, że w urzędach będzie tak, że będą sobie robić babole, będą sobie robić po swojemu. Dalej sobie będą dyrektorami. To nie te czasy chyba. Tak? To były takie czasy. Teraz zmieniamy rzeczywistość, naprawiamy społeczeństwo. Negatywność na stół, tak? Czyli odpowiedzialność badamy w tych ludziach. Pani zbadała odpowiedzialność na sposób dokumentów, a ja pani mówię, że to jest taka kategoria odpowiedzialności. Trzeba zbadać pod tym kątem jeszcze. Ma to sens? To będzie pani działać jeszcze w tym kierunku? Ma to... Nie, w tym momencie nie wiem, jakie będą podejmowane moje... działania dalsze, więc nie jestem panu w stanie odpowiedzieć na to. No właśnie, to ja mówię, sugeruję, a co pani szkodzi donieść do prokuratury, niech pani popatrzy. Niech pani posłucha, podejrzenie popełnienia przestępstwa i pani wtedy jest czyściutka, a jak nie, no to pani powie, że było w porządku. A wykażemy oczywiście, bo ja też będę się tym zajmował, że ja będę po pani stronie, także jak pani donosi, to ja będę po pani stronie. Pani nie donosi, sama pani widzi, że tutaj strony się odwracają. Pomagam pani w pracy. Przetrwać w tej pracy, można powiedzieć, w tym systemie. Co pani... Bo... Ale co pani zrobi dalej, szanowna pani? Jak powiedziałam kilka sekund temu... Jeszcze nie wie pani, tak? Nie wiem, jakie będą moje decyzje. Może poczekam, aż dostanę wezwanie do sądu. Nie, to już niech pani nie czeka. Niech pani podejmie decyzję, porozmawia z prezydentem na temat odpowiedzialności tych ludzi. Mówię, tylko tyle niech pani zrobi, a niech pani nie czeka na jakieś tam procesy. Ja pani nie będę robił, spokojnie. Ja tylko mówię, na co się pani zgłosiła. Będę mogła robić, szanowny panie, tylko to, do czego jestem upoważniona i do czego mam kompetencje. I tego się będę trzymać, jeżeli... No, bo jak się pani ma trzymać, to też artykuł 2.3.1 KK się też pani musi trzymać. Proszę pamiętać, że po całości tutaj się pani musi trzymać. Nie tylko po wybranych rzeczach się trzymać, nie tylko jednej gałązki, ale pani się trzyma wszystkich gałązek prawnych. Całego KPA, całego KK i KW, tak. Ma pani do dyspozycji całe KK i tak samo ciąży, że tak powiem, na pani też całe KK. To w dwie strony działa, szanowna pani. Ja sobie z tego sprawę. No nie wiem, bo ja mi się wydaje, że jakby pani sobie zdawała, to by pani zadzwoniła szybciutko do prezydenta i coś z tym robiła. Dlatego co, ja będę badał temat, czy pani coś zrobiła dalej w ZDIM-ie, co? Bardzo proszę. No to dziękuję pani bardzo na ten moment. Proszę o tym pomyśleć w naszej rozmowie. I odpowiedzialności. Dziękuję pani bardzo, pani Magdaleno. Do widzenia, pozdrawiam. Tak jest pani Magdalena. Pani Magdalena jeszcze nie umie słowa obowiązek. Ja mówię, tutaj oni nie rozumieją tego słowa obowiązek. Oni nie wiedzą, co oni tam w ogóle kontrolują. Oni myślą, że kontrolują papiery i jak się papiery nie zgadzają, to chodzi o to, żeby naprawiać papiery, tak. Zobaczyliśmy tutaj, że nie ma podpisu. O, wie pan co, no to teraz papier choruje. I żeby były zdrowe papiery, to proszę tutaj jeszcze podpisać. Tu jeszcze proszę zmienić papier. Zdrowy papier, następny zdrowy papier. Proszę bardzo, jak wyszła kontrola? Świetnie, wspaniali pracownicy, bo są zdrowi.
zdrowe papiery. Uzdrowiliśmy dokumentację. Oni zdrowią dokumentację, a nie robią nic z ludźmi. A ja mówię, to trzeba odwrotnie. Odwrotnie w tej kontroli, jeżeli już. Poza tym, jak się jest w takim czymś, jak Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu, audyt wewnętrzny, to przed taką pracą to się powinno przejść takie abecadło, co tam się będzie robić w tej pracy. Tak, jak ja bym był naczelnikiem Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu, jak ja bym tam wpadł do MZDM, słuchajcie, to wszyscy by mnie polubili po pewnym czasie, powiem wam. Co ja bym tam do nich potem przychodził, to by było: dzień dobry, panie Rafale, wszystko w porządku? Tej jest panie Rafale, właśnie. Tak to by wyglądało, tak to ma wyglądać. Ja jako naczelnik bym sobie tak przechadzał i powiedział: wszystko w porządku, i pan naczelnik oczywiście. I taka była moja praca po pewnym czasie. Po czasie zawieruchy to tutaj dałoby się tak zrobić, żeby był czas spokojny właśnie. Ja tylko trzeba też mieć odpowiednich wyszkolonych ludzi też na takim stanowisku jak naczelnik wydziału, bo naczelnik wydziału jak za bardzo nie wie, resztę tych kontrolerów co wiedzą, bo to jest chyba wybrane najlepsze. Czy pani Magdalena była tutaj chyba najlepsza z nich wszystkich? Albo nie wiem, oni to wybierają. W każdym razie poznaliśmy panią Ninę i panią Magdalenę u mnie w mieście, proszę bardzo. Zobaczymy, czy pani Magdalena podejmie jakiekolwiek działania. Prawdopodobnie nie, bo to jest skurcz. Ale zobaczmy.